Siema, siema, witam was w kolejnym, w pierwszym odcinku RSA 2015 z tej serii, czyli seria Gold Edition. No i ruszamy z pierwszym odcineczkiem. Dzisiaj coś tam porobimy sobie w polu. No i ogólnie pokażę wam, jakie mamy sprzęty na gospodarstwie. No gospodarstwie na początku co mamy, no to już wam pokazuję. Pierwsza przyczepka do BL, oryginalna, wiecie, nic się nie zmieniło. Klasa BL-aczka, klas wariant 360, to jest oczywiście z modów, no bo sobie przerobiłem tą praskę, żeby więcej BL-ek mi wychodziło, a nie poradę, już nie chciałem nagrywać nowej serii, bo to już się mija z celem, znowu kolejna seria na prasie Belaczka New Hollanda, no to też nie za bardzo. Mamy Zetorka Krystala 12045, no 12045 bez zera. Przyczepka Farmtech. Dwuosiowa tandemka New Holland T4 75 koni. Jest tutaj obciążnik, do niego tour i widły do bel. Tutaj agregacik, taki Fernelanda, talerzówka pożniwna. Oczywiście też właśnie w tym odcinku będziemy ją robić w polu i zobaczymy, jak to w ogóle chodzi. Jest Zetor Major 80, no dobra, bo jakoś tak dziwnie napisane jest na master. Siewnik Fernelanda Accord DL, siewnik do zboża oczywiście. Paszowóz Kuna, opryskiwacz Amazonę, rozkładany oczywiście, bo opryskiwać inaczej to nie może być. Fernelant, taki mały rozsiewacz, też z Golda, coś jest dodane właśnie tutaj z rozsiewnika. Puk Fernelanda AB85, czwórka, nie, zagonowy, nieobracany. No i też jest dodana właśnie nowa maszynka z pugów. Mamy tutaj łyżkę do tura. I tutaj kombajnik już wam pokazuję. Kombajn do zboża. Kombajn do zboża. Akros 595 plus. A plus. No i to było chyba na tyle. Wszystkie maszynki wam pokazałem. I teraz weźmiemy jakiegoś ursusa krystala i podepniemy go pod talerzówę i pokażę wam, jak to będzie szło w ogóle, jak sobie będzie dawał radę. Z otworkiem tutaj odjedziemy, żeby nie przeszkadzał. Ogólnie to ta mapa jest fajna, tylko te gospodarstwo już powinno... No ja wiem, że to nie jest klimat polski, mała gospodarka, no ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Mam nadzieję, że tu w ogóle mnie nie będzie zagłuszać, bo w tym odcinku postanowiłem włączyć głos na 10% i zobaczyć, jak to wyjdzie. I mam nadzieję, że to nie będzie mnie zagłuszało. Co, nie będę dawał rady? A nie, trochę nie. Dobra, no to lecimy na te pole. Tu będziemy robić koło domu. Kurwa, mam nadzieję, że mnie nie będzie słychać. Proszę, żeby tu najechać.
Ogólnie agregat zajebisty, wam powiem. Daje rady ciągnik. A to tam chuj z ciągnikiem. Podejrzewam, że nawet ten New Holland by poszedł w tym agregacie i ten zetorek, ale nie będę męczył. Tutaj spokojnie obroty 1300 i daje radę. A tak to New Hollandem to bym musiał docichnąć 1600-1700 obrotów przy agregacie i to nie skoro ciągnika. Jak większy ciągnik to tam może tam weźmie 2 litry więcej na hektar, ale będę wiedział, że ciągnik w pizdzie nie dostaje, tak? Trochę z tej perspektywy i pokażę wam, jak w ogóle to wygląda w środku, ale podejrzewam, że większość was ma LS-a 15 Golda, no i wie, jak to tam mniej więcej wygląda, te ciągniki, jak się sprawują, ale ja wam tym pokazać, że no po prostu chcę coś nagrać, żeby nie było takiej zamuły na kanale, bo już trochę jest przystoju z tym LS-em. Ale nie, ostatnio był właśnie odcinek z Krystyna z chłopakami tam, jak żeśmy grali. I musiałem podzielić go na części, bo mam, jak wiecie, mam ten pierdolony limit 15 minut. I to jest trochę wkurwiające, no ale 6 miesięcy dostałem właśnie ten limit. Ja też będziemy musieli sobie poradzić tam. Problemy z filmami z rolnictwa to żadnego nie będzie, bo wiadomo, nie będę robił 15-minutowego odcinka, znaczy filmu z tam, nie wiem, orki, bo to też to w ogóle nie będzie się ten. Tak na piosenkę 3 minuty do 4 minut, no tam może powyżej 4 minut będę robił właśnie takie filmiki i jakoś to ogarniemy tam podsumowanie sezonu, to się zrobi dłuższe, jakieś tam 10 minut, może tak do 8, nie wiem, zobaczę ile materiałów dobrze nagrać wiosną, ale podejrzewam, że dobrze to mi wyjdzie, bo już mam włożone bodajże 6 czy 7 filmów, nie wiem dokładnie, były dwa z nawozu, trzy nawozy były, co tam jeszcze było, Gruber był, to już mam 4, obornik 5, 5 był agregatowanie New Hollander 6 i gnojówka 7, no to 7 już mam filmików, no i powiem wam tylko tyle, że mam na komputerze do włożenia na YouTube'a mam 6 filmików bodajże, ale nie zdradzę wam, z czego to jest. I podejrzewam, że cały czas coś tam będzie przybywać do włożenia, do nagrania. No nagranie to już cały czas będę nagrywał, jak będzie tylko się dało radę. I to właśnie myślę, że to będzie głównym takim łącznikiem na kanale, że po prostu będzie to najwięcej oglądane na kanale, bo to widzę, że to robi wyświetlenia nieźle, ponad tysiąc wyświetleń jest na każdym filmiku i to mnie to bardzo cieszy. Także jest dobrze, ale by mogło być lepiej, no wiadomo. Disco Polo do tego filmu, do filmików wkładem, no bo prawa autorskie i wiecie, a ja chcę zarabiać i coś tam wam kupywać, żeby nagrywać, jakieś tam GoPro może się teraz kupi i to będzie lepiej wyglądać w ogóle. I żeby to nagrywanie się rozwijało cały czas.
gdyby były fajne ujęcia i w ogóle gdyby było więcej tych filmów. I właśnie dlatego chcę tylko zarabiać na tym. Bo, ja, bo jak, jakbym nie chciał, no to normalna, jakaś fajna muzyczka, jakaś niepolska, zajebiste są muzyczki naprawdę do filmów, fajka, ale to wiecie, ja chcę coś tam zarobić i żeby to kanał mi zarabiał coś, nie? No i tak to by było, co tam jeszcze miałem powiedzieć. LS-a będziemy też oczywiście nagrywać. Wszystkie gry odpadają oprócz LS-a, bo mnie się kurwiły, nie? Tak masakra. Że to jest masakra w ogóle. Nie ma w ogóle tam wyświetleń. LS tam coś tam robi, widzę, że zajebiście wyszedł odcineczek z LS-a 15. Co żeśmy rozsiewali na wozy na oryginalnej mapie, to jest tam już bodajże 4000 wyświetleń. Co w ogóle mnie to tak zacieszyło, nie? Że to jest. Nie, fajnie. 4000 wyświetleń na LS-ie jeszcze nigdy nie miałem nawet. Oprócz tego odcineczka to z LS-a 15 jeszcze nie miałem ponad 1000 wyświetleń. No i tam 4 jest. Bo tam big bugi moje to mi robią furorę, wiadomo. Każdy chce je tam linka. Będzie, spokojnie będzie wydane. Ale to jak myślę, że wydam je dopiero jak wyjdzie LS 17, to dopiero wam wydam. Bo ja chcę mieć na razie swoje tylko. No i dopiero je wydam jak 17 wyjdzie. No i co tam jeszcze? Oczywiście cały czas będziemy nagrywać na mapce oryginalnej Bjorkholm, będziemy nagrywać sezonik z Krysztyna i Gold Edition na softówce. Teraz to właśnie nagrywam, talerzuję na tej mapce i będzie, myślę, że kanał będzie się rozwijał, już 1150 prawie subów, także wie, w ciągu miesiąca bodajże podskoczyło 300 subów, to jest naprawdę dla mnie bajka, bo tak to się męczyłem i w ogóle. Już tutaj mam, widzę 13 minutek, niedługo będę musiał kończyć za jakieś minutkę, bo wiecie, mam ten pierdolony limit. I będzie trzeba to skończyć. Sorry. Będę musiał kończyć właśnie, bo 15 minut nie mogę przekroczyć, bo mi nie przejdzie w ogóle filmik na YouTube. Na YouTube'a. Trochę tam stalizowałem, wam pokazałem, jak powinniście sobie radzić. I myślę, że odcinek się podoba. Prosiłbym was bardzo o zostawienie coś po sobie. Mam nadzieję, że się odcinek właśnie spodobał, zostawcie coś po sobie i zaraz właśnie tutaj, nie wiem, zdążę dojechać, mam 14 minut już, no ja chyba nie zdążę. Może bym zdążył, ale nie, bo będę, dobra, bo będę tutaj się żegnał tak krótko. No i tak, myślę, że odcinek się właśnie spodobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania, zapraszam na filmy z rolnictwa. I tam składamy kiedyś to polo, bo nic więcej tam się chyba już nie pojawi na kanale. Właśnie będę nagrywał LS-15, składanki jakieś i z rolnictwa filmiki. No i tyle. Zapraszam na dokumentowanie, subskrybowanie, oceniania. Zapraszam na mojego fanpage'a, link podany poniżej w opisie. Zapraszam do zobaczenia. Cześć, do następnego odcinka. Siemanko.